Jeszcze tylko wspomnę, że z racji, iż były święta, no to wypadałoby wam coś rozdać, więc jeżeli chcecie wygrać tą awupkę Mortis, którą właśnie wypłacam ze strony, należy oczywiście zalogować się z mojego linku referencyjnego na stronę casedrop.eu, bądź użyć po prostu kodu Croxy na stronie, należy zostawić suba z dzwoneczkiem, polubić oczywiście ten film, obejrzeć go do końca i w komentarzu napisać swój trailing i dajmy na to podzielić się waszymi świątecznymi prezentami. Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj taki świąteczny odcinek, jesteśmy na stronce casedrop.eu. No i co, dzisiaj słaby skin, 5 zł na cele charytatywne. I tak, podliczymy sobie na koniec odcinka, jaką sumę będziemy musieli wpłacić na jakiś cel charytatywny. I na końcu odcinka sobie właśnie wpłacimy. No i co, dzisiaj znajdujemy się, tak jak już powiedziałem, na stronce casedrop.eu. Wchodząc z mojego linku referencyjnego, który macie oczywiście w opisie, dostajecie darmowe środki na otworzenie pierwszej skrzynki lub wchodzicie tutaj, odbierz darmowe skiny i kod referencyjny, wpisujecie tutaj Croxy, kody promocyjne możecie znaleźć na Facebooku. Macie tutaj również metody płatności, macie przelew bankowy, G2A, SMS i inne takie. Macie również tutaj wypłaty live, gdzie macie pokazane wszystkie wypłaty, które użytkownicy robią. Również macie tutaj sklep, możecie sobie zakupić za balans na stronie skiny i następnie wypłacić. Skiny są różne, przeróżne, więc jak najbardziej możecie sobie tutaj znaleźć coś dla siebie. Na stronce są również losowania takie co jakiś czas. Wystarczy po prostu otwierać skrzynki na stronie. Im więcej skrzynek otworzycie, tym większe wasze szanse są na wygranie właśnie przedmiotu. Macie również tutaj loterię premium dla użytkowników premium, którzy posiadają właśnie status premium i wpłacili na stronę 50 zł. Status premium macie tutaj, daje wam on różne przywileje. Więc jak najbardziej spoko. Znajduje się również skrzynka, która jest dostępna co 24 godziny. Jeżeli chcecie ją otworzyć, musicie mieć tylko w niku na Steam casedrop.eu. Im więcej macie otworzonych skrzynek z rzędu, tym większa szansa, że coś lepszego po prostu dostaniecie. No i co, mamy tutaj skrzynki świąteczne, gdzie mamy minus 75% na nie, więc pootwieramy je sobie. Na dole mamy te również skrzynki dla użytkowników premium, więc je na pewno też będę chciał sobie otworzyć. Mamy skrzynki 50-50, więc również myślę, że będzie bardzo spoko. Ja już tutaj będę sobie na karteczce zapisywał. No i co, tak jak powiedziałem, słaby skin to jest 5 zł na cele charytatywne, a słaby skin, co z tego rozumiemy, po prostu wtedy, kiedy dana skrzynka nie przyniesie nam profitu. No i co, mamy 5 stówek, więc myślę, że pierwsze możemy sobie otworzyć taką skrzynkę Mikołaja za 36 zł. Myślę, że dwie jak najbardziej możemy sobie takie otworzyć. Możecie oczywiście pochwalić się w komentarzu, co dostajecie na święta, no bo święta już minęły. Więc jest kałaszek, nie ma kałaszka tutaj. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Czekajcie, ulepsz 22 zł wszystko, a ile to kosztowało? Czekajcie, bo nie spojrzałem nawet. Kosztowało 75. Dobra, więc pierwsze 5 zł już mamy tutaj na cele charytatywne. Więc pójdziemy sobie otwierać teraz skrzyneczki, te właśnie premium, o których mówiłem. Na początku mamy tutaj, o kurde, 50-50, jest tu awupka Asimov, to co, spróbujemy raz chyba, nie? Najwyżej dostaniemy tutaj awupkę jest Asimov, dobra, nie pamiętam jak on się, Wormgard chyba, tak, ale dobra, mamy awupkę Asimov, więc 168 zł tutaj dostaliśmy, skrzynka kosztowała 54, więc prawie ponad, no ponad trzykrotnie tutaj zrobiliśmy profit. Weźmiemy sobie teraz skrzynki 50-50, jeszcze popróbujemy. O kurde, tutaj mamy kostkę, ale to nie jest 50-50. No dobra, spróbujemy. 44 zł przecena z 50, więc jak najbardziej możemy sobie taką, no myślę, że nawet dwie chyba możemy sobie pozwolić, żeby takie otworzyć. No i co, 89 zł, lecimy do trafienia, bardzo fajna kostka tutaj jest. I czy kostka poleci? Nie poleci, ale mamy Golden Koja, ale to nie będzie na pewno tutaj profit, bo wszystko jest za 49 zł, więc dopisujemy kolejną piątkę na cele charytatywne, więc myślę, tutaj mam 280 zł, więc no jeszcze raz spróbujemy, może się uda tutaj proficik zrobić. I uwaga, uwaga, jest P250, see ya later. Więc no tutaj profit nie będzie, więc kolejną piątkę już dopisuję, tutaj mamy już 15 zł na cele charytatywne. Mamy tutaj jeszcze 190 zł. Możecie również zostawić łapkę w górę. Powiedzmy, że każde 10 lajków to jest dodatkowa złotówka ode mnie na tą właśnie, na cel charytatywny, na którego będziecie mieli wpłatę na końcu. I polecimy sobie 55% na Chantico Fire. Myślę, że dwie takie możemy otworzyć za 40 zł, więc lecimy tutaj.
Jesteśmy tylko z Chantico Fire, jest jedno Chantico Fire, ale jest to chyba Battle Scared, więc to będzie profit. 42 zł poszło. Dobra, jest profit, dobra, więc jak najbardziej tutaj udało nam się zrobić na tym profit. Więc pójdziemy sobie na teraz tutaj skrzynkę wakacyjną, minus 15% na święta, więc żeby poczuć wakacje, to jak najbardziej dwie takie skrzyneczki możemy otworzyć tutaj. I uwaga, co nam tutaj poleci, jest Famasik i jest tutaj 5-7. Ile to będzie w sumie wszystko kosztować? 41 zł, ja za skrzynkę zapłaciłem 51, więc dopisuję kolejną tutaj piątkę na cele charytatywne, więc już tutaj 20 zł na cele charytatywne mamy. Otworzymy sobie teraz skrzynkę rażenia za 36 zł, jest fajna tutaj promocja, najdroższy item za 741 zł, więc no możemy spróbować sobie taką skrzyneczkę raz otworzyć. I uwaga, mamy AWP-kę, nie będzie AWP-ka, jest kałaszek, więc już tutaj 25 zł na cele charytatywne. 31 zł ten kałach kosztował, więc no minimalnie na minus, no ale no na minus jesteśmy. Skrzynia miłości, mam tutaj minus 20% na święta. Otworzę sobie taką skrzyneczkę z rzeczy, której raczej się przez długi czas nie doznam. Ale dobra, lecimy tutaj, więc zobaczymy, czy uda nam się tutaj proficik jakiś fajny zrobić. Nie ma Hyper Bestii, jest MP9, więc ja już tutaj wpisuję sobie kolejną piątkę, więc mamy już tutaj fajną sumkę na te cele charytatywne, bo jest to już 30 zł, o ile się nie mylę. Dobra, mam 30, 32 zł, jeszcze zaraz sobie sprzedamy coś. Mam skrzynię lodową, minus 20 na święta, więc jak najbardziej polecimy sobie raz. I uwaga, czy tutaj nam coś ciekawego poleci? Nie ma kałaszka, dobra, więc zapisujemy kolejną piątkę. Więc mam tutaj już 35 zł na cele charytatywne. Wiecie co, przejdziemy sobie teraz na moje konto. Ja bym chciał sobie tą AWP-kę sprzedać i tą petkę sprzedać. Chociaż może AWP-kę spróbuj... Dobra, AWP-ki nie sprzedamy, bo z AWP-ką, wiecie co, pójdziemy sobie tutaj na upgradera. Czekajcie, gdzie tu upgrader był? Kurczę, zapomniałem, gdzie tu ulepsz. Dobra, mamy tutaj upgrader, więc AWP-ka Astimov na razy dwa, na sztyleto, knife w stat-tracku, Urban Masked. Ulepsz tego skina, lecimy, lecimy i uwaga, 337 zł, mamy, udało się, patrzcie, mamy tutaj kostkę za ponad 300 zł, udało nam się na razy dwa tutaj ją ulepszyć, więc mamy tutaj bardzo spoko kostkę. Sprzedamy sobie te skiny, te o mniejszych wartościach, tą kostkę sobie póki co zostawimy, sprzedamy sobie to za 210 zł i mamy jeszcze 240 zł na opening, więc jak najbardziej tutaj możemy otworzyć sobie skrzynkę tygrysa za 120 zł, z którą na poprzednim odcinku wojowałem nieraz. I zobaczymy, czy teraz uda nam się coś zawojować i czy poleci nam tutaj jakiś fajny skin. Jezus Maria, nie ma kosy, dobra. Więc jest Chantico Fire za 48 zł, więc jesteśmy na minus, więc kolejną tutaj piątkę dopisuję na cele charytatywne. Albo wiecie co, ja jestem szaloną osobą, więc jeszcze raz spróbuję. 120 zł, skrzynia tygrysa i uwaga, może uda nam się, jest kosa, patrzcie, mamy kosę! Good night, Tiger Tooth! Nice! 367 zł, patrzcie, udało nam się za drugim razem udało nam się trafić koskę, więc jak najbardziej tutaj spoko. Więc wiecie co, słuchajcie, tutaj bardzo fajne kostki udało nam się w dzisiejszym odcinku zrobić, więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Przypominam wam, że oczywiście macie mój reflink w opisie. Macie również tutaj na stronę monety, które mnie zdobywacie za otwierając szynek. I te monety będziecie mogli sobie potem je właśnie wykorzystać. Od 30 grudnia pojawi się specjalny event. No i co, my teraz tutaj przenosimy się właśnie wpłacić pieniążki na jakiś fajny cel charytatywny. Dobra, słuchajcie, więc tak jak tutaj powiedziałem wam na początku odcinka, wpłacimy sobie pieniążki, które udało nam się dzisiaj zebrać na cele charytatywne. Przekażemy je na fundację Przytul Kota. No bo ponieważ no w święta no nie należy zapominać o naszych czworonożnych przyjaciołach właśnie. I ja właśnie zdecydowałem się, że wpłacę właśnie na któregoś właśnie z tych kociaków. Weźmy na to tą fasolkę, tutaj mamy już 800 zł zebrane z 1000, więc naprawdę zachęcam was po prostu, żebyście pamiętali o tych waszych czworonożnych przyjaciołach święta, jak i również poza świętami, no żebyście po prostu poświęcali im uwagę i żeby nie dochodziło potem do jakiejś sytuacji, że coś się może waszemu futrzakowi stać przez jakąś waszą nieuwagę czy coś, albo nie wiem, będziecie mało uwagi poświęcać, więc no zachęcam was, żebyście jednak pamiętali o tych czwornożnych przyjaciołach swoich. No i wpłacimy sobie dzisiaj teraz tą
kwotę, którą udało nam się zebrać z tego odcinka, czyli 40 zł. Przypominam, że każdy 10 polubień to dodatkowa złotóweczka na właśnie cele charytatywne, więc podeślę wam również link do zbiórki i w opisie będziecie mogli sobie wpłacić, jeżeli będziecie chcieli. Tutaj serwisowi nic nie dam, akceptuję warunki. No i co, wpłacimy tutaj pieniążki i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, więc nasza kwota już została tutaj przelana, pojawi się ona jak zostanie zaksięgowana właśnie. No i co, podrzucę wam link tutaj do zbiórek właśnie, bo myślę, że naprawdę warto tutaj pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom w potrzebie. No bo inne zwierzaki no niestety nie mają tyle szczęścia, to być może wasze, jeżeli oczywiście takiego zwierzaka posiadacie. No wiadomo, no, jak to jest w życiu, więc zachęcam was, żebyście pomagali. Przypominam, każde 10 polubień pod tym filmem to dodatkowa złotówka właśnie na cele charytatywne z właśnie fundacji tutaj Przytulkota. Damy na to, możecie proponować również inne jakieś potrzebujące zwierzaki czy coś. Ja naprawdę bardzo lubię zwierzęta, więc no ja bym tutaj zwierzaczkom chciał pomóc, więc no, możecie pisać propozycje na inne filmy, jeżeli ten film fajnie się przyjmie, to nie, może zastanowimy się nad kolejnym filmem, tym razem, nie wiem, słaby skin, 10 zł na cel charytatywny, więc możecie pisać, co o tym sądzicie. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona. Wesołych świąt.